Mogę nagrać? No. Możesz powiedzieć coś o sobie, na czym jeździsz? Na gównie. Na gównie? Jak już na jedynce nie wyrywa, to na nie ma próbowanie na nim. No a nie biega? Żeby nie było jakichś tam odkryłek albo coś, jedzie na samym końcu siedzenia, nie? Niestety nawet na jedynce leciuteńko poderwę, nie? W tej ramie oczywiście, nie? Bo w Loncinie, w loncinowskiej ramie się bardziej siedzi z tyłu, na kole, tam możecie poderwać na większej ilości biegów. Więc macie teraz porównanie do 140, że moja 140 bez problemu wyrywała na jedynce i na dwójce, a na trójce tak do połowy, no czasami się udało, czasami się nie udawało. Na mojej 140, nie? To macie teraz porównanie do Loncina 125, bo niektórzy pisali mi, że ich Loncin wyrywa tak samo na jedynce, na dwójce i na trójce, nie? To tu macie porównanie, nie? Że jednak w tej ramie to nie jest takie proste, jak w ramie loncinowskiej. Dobra, to idziemy do testu numer 2, póki mamy jeszcze baterię. Test numer 2 będzie taki, że na równo z tymi drzewem to będzie koniec, nie? Nie ma czym narysować. Patykiem spróbuję narysować taką linię. Tutaj na równo z linią drzew. No weź, że kurwa spróbuj. Albo połóż patyki, kurwa, po prostu. Dobra, nie da rady. Dobra, i połóż patyka jakiegoś albo coś, żeby było widać, gdzie jest koniec. Jak coś, to zapauzujemy na kamerce, nie? Tu jest koniec, a pokażę wam, gdzie jest początek. Będzie na równo z tą linią, więc musicie mi wierzyć. Nagram dwa filmiki specjalnie, żebyście widzieli, że rzeczywiście startuję z tego miejsca i nic nie oszukuję. Więc będę startował z tej linii i będę kończył tam na równo, jak mój braciak stoi. Pewnie go widzicie na filmiku. Tam będzie koniec mety. Mi się wydaje, że wystarczająca ilość miejsca, by ogólnie rozpędzić się do pełnej prędkości. 3, 2, 1, 0, start! No i jak widzieliście, pierwsze testy są zakończone. Przetestowaliśmy na jakim biegu wyrywa na koło. Potem drugim testem było na odcinku wybranym, jakim czasie pokona się go. Oczywiście tam nie odpuszczałem manetki albo coś. Próbowałem maksymalnie wyciągnąć z tego motocykla ile się da, więc musicie mi wierzyć na słowo, że to były rzetelne testy. A trzeci test to było ściganie się z teterką. Tu jest 125 pojemności, w teterce mam 150. Macie tam jakieś tam porównanie. Teraz będziemy jechać do domu. Jedziemy do domu i wymieniamy stator na stator i magneto z K170, żeby sprawdzić, czy dało w ogóle coś to do prędkości rozpędzania się i tego typu sprawy, więc widzimy się za niedługo po wymianie statora. Podejdź, pokaż, że już jest zmieniony zapłon.
Odchodzę i jest to samo. Nie, bo tak to nie widać, ale tu mogą się zobaczyć, że jest moduł zapłonowy SK170, więc musicie mi wierzyć, że jest moduł zapłon wymieniony już. Zarąbałem sprawę. Nie, kurde, zapomniałem o najważniejszym. Po prostu przegazuję na zwykłym statorze i magnecie i zwykłym gaźniku, więc niestety musicie mi wybaczyć za ten, za to moje niedopatrzenie, ale niestety już nie wrócę z powrotem tego, nie? Dobra, żeby nie przedłużać. Sprawdzimy, na ilu biegach wyrwie teraz na koło. Na zero. Zobaczymy, nie? Trochę minimalnie wyżej. Zwiększyła się moc, lecz reakcja na gaz, co spowodowało, że lekko poderwało koło do góry. Mm. Więc już jest coś tam już jest. Dobra, czyli test pierwszy... Niezaliczony. Niezaliczony, bo ledwie co poderwał na pierwszym biegu. No i dobra, jesteśmy z powrotem na tej samej miejscówce. Jak widzicie, tu pokaż... meta będzie w tym samym miejscu, będę się rozpędzał stamtąd co wcześniej. I tyle, no, nie przedłużajmy, jedziemy z tematem. 3, 2, 1, 0, start! Numer 3! No? Nie, to jest numer 3, nie? Pal sprzęgło! Nie palę, kurwa! Palisz, bo widzę! Nie palę, kurwa, na gazie to wrócił! Na pół sprzęgle trzymałeś, widziałem! Nie, bo dopiero się tam skończył! No! No i pokażę ci na powtórce! Dobra, 3, 2, 1, 0, start! Czeka nas jeszcze jeden test. No, jeszcze jedna modyfikacja, po prostu K170 zapłon plus VM24 gaźnik z skrótcem 26 mm. W poprzednich odcinkach widzieliście, że po prostu tylko i wyłącznie odpalałem, nie dałem rady jechać na tym motorze. Jak widzicie, no teraz będzie można się wreszcie przejechać i będzie można wreszcie to przetestować, czy to w ogóle coś daje. Jakie są moje odczucia po tym wymianie ogólnie tego całego tutaj zapłonu? Odciny nie ma. Odciny w ogóle nie ma, więc jak słyszeliście. Nie robiliśmy ogólnie testa, jak to chodziło wcześniej na zwykłym gaźniku, zwykłym zapłonie, ale na pewno było gorzej. Wolniej by wkręcał się na obroty niż teraz, jak tam wam przygazowywałem. Co dalej mogę powiedzieć? Jakie są moje odczucia? Po prostu motorek się troszeczkę lepiej zbiera, co widać na szczególności na wyścigach, jak ścigaliśmy się na prostej z TTR-ką. Na zwykłym zapłonie TTR-ka w połowie mi już tak uciekała, że po prostu nawet nie było co gonić, ale na z wymianą tego zapłonu wiązało się to, że rzeczywiście czuć różnicę, zbiera się szybciej i w połowie TTR-ka się dopiero ze mną zrównuje. Ucieka mi dopiero już od połowy, a nie jak wcześniej od połowy już nie miałem w ogóle szans TTR-ku. Cóż, no to wymienimy jeszcze ten zapłon, wymienimy jeszcze ten gaźnik i zobaczymy, jak to będzie chodzić na
tym gaźniku. No dobra, to widzimy się w ostatnim z modyfikacji. Możesz pokazać. Nie wiem, czy co oglądać. Gaźnik jest założony. O! Gaźnik jest założony, największy jaki tu mamy u nas. Więc cóż no. Sprawdzimy teraz tak samo jak wcześniej, wyścig z sterką, jak się szybko zbiera na określonej, na prostej, jak i czy wyrywa w ogóle na koło teraz. Nie na którym biegu, tylko czy w ogóle wyrywa na koło. To jest właśnie to. Cóż. Jak tutaj jechałem, to tak ogólnie zaraz posłuchacie, że ciszej chodzi niż wcześniej, jak my mieliśmy go w ramie lącinowskiej, ale od razu wam mówię, że to jest kwestia rury wydechowej, bo rura wydechowa jest o większej średnicy. Kolanko całe tutaj, kolanko wydechowe jest o większej średnicy i mamy ogólnie jeszcze wydech, końcówkę wydechu, więc to tam zawsze troszeczkę ciszej chodzi niż wcześniej. Wcześniej było o wiele większe ciśnienie spalin niż teraz. Paliwa, zalewa go. Ni chuja nie wyjdzie na. Zalewa go. Odparłeś kranik na pewno? Co? Odparłeś na pewno? Jest, tylko że jest, nie muszę tego wygać. Kurwa. Może by wkręcić się już tam później. A będziesz później pamiętał ustawienia? Ciebie? Chyba. Dało to trochę. Ale tu do kopca trochę. Kopca. Poszedł piecem, ale też tak średnio.
Mianowicie mamy taki problem, że za duża dysza w gaźniku jest. Ale tego już nie zrobimy, bo jak mu nagle dam gazu, żeby wyrwać na koło, no nie da rady. Muszę deczko troszeczkę wolniej i wtedy się zwierzę. Więc no niestety musicie mi wybaczyć, ale po tym jak tutaj jechałem w jednym miejscu i mi się zebrał, to wyrwie na koło. Na pewno na jedynce poderwie na koło, więc różnica jest. Od razu wam mówię. Żeby nie marnować czasu, przystępujemy do następnego testu. Test numer 2, no więc teraz sprawdzimy na prosto, jak sobie to daje radę. Chociaż tutaj braciak ma już lekkiego banana na twarzy. Jak my tutaj dojeżdżali na miejscówkę, ale zobaczymy to jeszcze na teście. 3, 2, 1, 0, start! Dobra, ostatnia faza testów była już za nami. Jak widzieliście, no dało to coś, bo za TTR-ką leciałem ostro. Cóż mogę tu więcej powiedzieć? Jest, powiem. 400 jedzie. Co? 400 jedzie. No, ty pierdolisz, Loncin. Loncin bez wydechu. Skurwysy, nadchodzi. Co tutaj nie ukrywać, no rzeczywiście daje to coś, ten gaźnik, jest więcej mocy, lecz... To trzeba byłoby zrobić, kurwa, ten Loncin i ten Loncin, zobaczcie jak to idzie. O, ewentualnie, zatrzymaj go. Nie wiem, co to jest, kurwa, on idzie do góry. Bo jakiś tu gościu się kręci, zaraz go zatrzymamy. Do góry jedzie. Pat, poszedł, kurwysy. A byłyby dwa Loncin. Truja? O, nie przymuliło go, ale kurwa idzie trójo. Co, kurwa, i czwóra! Truja. Dwuja, nie, czwóra teraz. Ewentualnie podjedziemy tam potem, zobaczymy, może go złapię. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, bo jak zapomniałem, to pewnie będziecie mieć w napisach końcowych, albo co. No, a my się żegnamy, no, mam nadzieję, widzimy się w kolejnym z projektów. Tutaj oczywiście wróci silnik do tego rama taki jak ma być, to tylko jest ogólnie dla was. Tu zostanie, bo się spodobało. To... Dużo mi w komentarzu osób pisało, żebym przełożył silnik w ramo i żebym to przetestował, czy to w ogóle coś daje, więc kanał tworzymy razem, bo dla nikogo, dla siebie to tylko nie nagrywam, nie? Więc żeby zobaczyliście, czy to w ogóle coś daje i co w ogóle z takim Loncinem się da zrobić. Może kiedyś, jak dorobię się jakichś tam pieniążków, to spróbujemy maksymalnie wydusić moc, ile się da maksymalnie wyciągnąć kucyków z takiego loncinowskiego silnika, ale do tego by pasowałoby dużo łapeczek w górę. Jakiś komentarz zostawić, jak potrzebujecie, kurde, chcielibyście to zobaczyć, to może w przyszłości się uda coś takiego zorganizować. No i się przeprowadzi takie modyfikacje, żeby wyciągnąć maksymalnie moc takiego Loncina. Pewnie skrzynia pęknie albo pęknie silnik. Mogę nagrać? No. Możesz powiedzieć coś o sobie, na czym jeździsz? Na gównie. Na gównie? Silnik, co to jest? 125, tak? 125. 125 to jest motor of Germany. Niemiecki. Ramo prawie jak w MRF-ie. Koła tu masz 17 z przodu, tak. 14 z tyłu, nie? Tak. No. I co? Skąd jesteś? Zostałem. Z Dębna City, nie? Tak. Jak ci się jeździ? Ile jeździsz na takim motorku już? Powiem ci chwilę. Wróciłem z Wiednia i niedługo kupiłem, myślę tu wrzucić 150, ale to się też tak nie opłaci. No, nie będzie przyrostu na mocy.
Lepiej 250. Ale rama znowu może tego nie udźwignąć. No rama może nie udźwignąć, nie? No to lepiej, widać, że tutaj już kolega powzmacniał ramo. Lepiej być przezornym, ubezpieczonym, niż żeby potem pękło i żeby sobie zrobić krzywdę. Tutaj podobno mocowania też przespawałeś, nie? Nowe, tak, mocniejsze. Tak. Czyli ogólnie jest wszystko już tutaj porobione, żeby było pewniejsze. Lecz no, jak mówisz, że masz chyba tutaj jakieś problemy z motorem, więc też w 100% nie oddaje to tego, nie oddaje. Jak powinno to jechać, nie? Tak. No. Jak ci się jeździ? Dobrze. Dobrze jest? Nie narzekasz? Nie narzekam. No, motorek budżetowy, mówisz, że mało pali, no jak mało. To kurde, praktycznie każdy tak, Chińczyk. Tak. Robisz bardzo długie przebiegi, nie? Z tego co powiedziałeś. Jak z Dębna na Melsztyn, no to kurde, mele lasami. No. No i co? No i tyle będzie w tym odcinku, nie? A to ślizg miałeś oryginalnie, tak? Oryginalnie, nie? No. Dobra, my będziemy uciekać, okay. Tu kolega też będzie uciekać, no. Dzięki, że wziąłeś udział w wyścigu. Oczywiście. No i dobra, tyle, okay. Więc na razie. Miłego. No. Three, two.